Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na 5 gadżetów, które odmienią Wasze życie. Mam nadzieję, że się Wam przydadzą. W dodatku każdy z tych gadżetów kosztuje poniżej 50 zł i są również łatwo dostępne, także jeżeli coś będziecie chciały posiadać, to naprawdę nie ma z tym problemu. Piszcie mi też koniecznie w komentarzach, które z tych gadżetów macie, a które z nich planujecie kupić, a może macie inne super gadżety, właśnie niedrogie, które mogą odmienić moje życie i życie innych osób, które oglądają ten odcinek, także piszcie mi koniecznie, to będziemy sobie testować. A teraz przechodzimy do filmu. Narzędzia tortur, słuchajcie, do wykorzystania na mężu. Żartuję. Jest to zestaw kaletniczy. Coś, co zakupiłam stosunkowo niedawno, bo słuchajcie, kupiłam sobie pasek, który wymagał zrobienia dodatkowej dziurki. Postanowiłam się więc wybrać do szewca lub do kaletnika. Jest u nas taki pan w mieście, który robi wszystko. Ale niestety, zakłady są czynne w tych godzinach, kiedy pracuję i po prostu nie miałam opcji, żeby tam pójść. Musiałabym, nie wiem, brać dodatkowy dzień urlopu, co mi się kompletnie nie kalkuluje. Więc zaczęłam szukać w internecie i znalazłam właśnie taki zestaw. Akurat kupiłam zestaw, ale możecie każdy z tych elementów kupić oddzielnie. Zapłaciłam za niego 49 albo 59 zł za cały zestaw, więc naprawdę niedrogo. Tutaj mamy narzędzie właśnie to, które mi było najbardziej potrzebne, czyli do robienia dziurek. Mamy również narzędzie do zakładania takich jakby osłonek na dziurki, tych metalowych, jak macie czasami w spodniach albo jak macie w butach. Czy przy bluzach tutaj, wiecie, przy sznureczku, także coś takiego. I jeszcze do montowania zatrzasków. Razem z tym zestawem były w woreczkach i zatrzaski, i te kółka, także zestaw dosyć bogaty. Cały zestaw, jak mówiłam, około 50-60 zł, pojedynczy element 20. Ale ze względu na Allegro Smart bardziej mi się opłacało po prostu wziąć większy zestaw niż dopłacać za wysyłkę. Także wzięłam taki zestaw. Będziecie mieli wszystkie rzeczy, które tutaj mam podlinkowane. Także jeżeli coś Was zaciekawi, to zapraszam do opisu. Zaraz Wam pokażę, jak to urządzonko działa, dlatego że jak je kupiłam, to myślałam, że po prostu nie działa, bo wzięłam, po prostu ścisnęłam i dziury nie ma. Także pokażę Wam, jak to działa. Mam tu skórzany pasek, do którego będę chciała zrobić dodatkową dziurkę. Jeżeli chcecie to zrobić bardzo dokładnie, to użyjcie sobie linijki, żeby ją dokładnie odmierzyć i wyznaczyć dziurkę. Ja natomiast robię to na oko. Ta dziurka była zrobiona przeze mnie, a tu zaraz powstanie nowa. Teraz narzędzie, które będzie do tego służyło. Tutaj, jak widzicie, mamy śrubkę. Poluzowujecie ją śrubokrętem i teraz będziecie mogli sobie kręcić tym elementem. Mamy tutaj różnej szerokości dziurki, także mniejsze i większe. Bierzecie pasek, do którego potrzebujecie wykonać dziurę i sprawdzacie po prostu, który rozmiar jest Wam potrzebny. Mi tutaj wychodzi, że ten. Także obracamy. Ustawiamy się na ten rozmiar, który jest potrzebny. Tak, ten. Następnie blokuję sobie, żeby mi później nie przeskoczyło. Tutaj macie też dodatkową blokadę, która pozwala na szersze rozłożenie albo na mniejszy zakres ruchów. Ja wybieram sobie teraz ten. Przykładam w tym miejscu, w którym powinna powstać dziurka. Czekajcie, bo sobie jednak muszę rozłożyć. To będzie gdzieś tu. Tak. Zabezpieczam. I teraz, żeby to zrobiło dziurę, to nie wystarczy przycisnąć. Trzeba mocno ścisnąć i zacząć poruszać urządzeniem i paskiem. I w ten sposób będziecie sobie robić swoją dziurę. Bądźcie cierpliwe. Trzeba trochę czasu, ale w końcu się uda. Pasek jest też gruby, to jest pasek skórzany, więc jest troszeczkę więcej czekania, żeby zadziałało. Ale sprawdzam, już się prawie, że przebiłam. Akurat tu mi zostało w środku, ale mogę sobie to wypchać. I mamy dziurę dodatkową zrobioną. Gadżet numer 2. Również około 49 zł, można taniej.
To są po prostu broszki do butów, biżuteria do butów. Tę czarną kokardkę kupiłam sobie w Wojasie. Była wtedy promocja, ale mieli też całą masę innych rodzajów klipsów. Akurat sobie wybrałam te. A te kupiłam sobie po prostu na Allegro. Także tam też znajdziecie olbrzymi wybór. Jeżeli chodzi o te z Wojasa, są o tyle fajne, że jak rozepniecie klipsa, to z jednej strony macie tutaj takie, powiedzmy, bolce, które sprawiają, że się ta kokardka nie będzie przesuwać na butach, a od środka jest materiał, który zabezpiecza powierzchnię buta przed porysowaniem. Natomiast te, które kupiłam na Allegro, nie mają tego zabezpieczenia przed porysowaniem, ale wiecie, co zrobię? Kupię sobie taki filc, który się podkleja do mebli. One to są kwadraciki albo kółeczka, ale wybiorę sobie kółeczko. Można je kupić w różnych rozmiarach, także kupię takie malutkie i po prostu sobie je tutaj przykleję i wtedy będę miała pewność, że buty nie ucierpią w trakcie użytkowania. Uważam, że gadżet świetny, naprawdę niedrogi i swoje wygodne buty, w których często chodzicie, możecie zamienić na buty imprezowe bez potrzeby kupowania kolejnej pary, która będzie po prostu zalegała gdzieś w szafie, używana pewnie raz do roku albo i rzadziej. A tak, klipsy i dziękuję, jedne klipsy de facto, czy dwie pary na całe życie. Każde buty można łatwo odmienić, tylko uważajcie, szczególnie na Allegro, bo część sprzedawców oferuje klipsy, które są na zasadzie kolczyka, czyli mają tutaj bolec, który wbijacie do buta, wtedy wiadomo, ten but będzie miał już taką dziurę. Dla mnie takie były kompletnie niechciane, także wybrałam zwykłe klipsy. Właśnie wyszukując, zwróćcie sobie na uwagę, co kupujecie, żeby się później nie zdziwić. Już Wam pokażę. Tu mam swoje buciki marki Ryłko, bardzo fajne, często noszone, dlatego są rozbite, mają odpowiedniej wysokości obcas. I teraz przy pomocy takiej oto ozdoby, widzicie, zamieniły się w buty, w których spokojnie mogę iść na imprezę, jeżeli mam ochotę na jakieś buty zdobione, a te mam po prostu wychodzone, wygodne i mam pewność, że przetańczę w nich całą noc, co jest dla mnie bardzo ważne. Już Wam jeszcze pokażę kokardkę, ale może ją pokażę na jasnych butach, po to, żebyście ją lepiej widzieli. Mam tutaj moje jasne buty. Mam po prostu kilka par szpilek, niezbyt wiele, ale wszystkie są wygodne, mam je latami. O, i po prostu przy pomocy takich klipsów zamieniam je w imprezowe. Tutaj ponownie obcas jest wysoki, niewysoki. Buty są rozchodzone, wygodne, nie obetrą mnie. Nie będę musiała ich ściągać w trakcie imprezy. A ta kokardka ze mną zostanie, więc mogę ją przełożyć sobie na inne buty, żeby znowu zrobić sobie kolejną parę w zależności od tego, co mi wpadnie do głowy. Super, szczerze polecam. Teraz gadżet, który większość z Was pewnie zna. Gadżet, który szczególnie znają dziewczyny, które mają zwierzaki w domu, czyli rolka do odkłaczania ubrań. Z tym, że ja się zdecydowałam już po kilku latach posiadania zwykłej rolki na rolkę silikonową. Ona się też nazywa lepka chyba rolka. Będziecie mieć linki. Taka rolka kosztuje około 5 zł, także jest to naprawdę niedrogo. Tutaj macie lepiący się materiał, którym przejeżdżacie po ubraniu, co pewnie zaraz zobaczycie albo właśnie widzicie. Także w ten sposób bez problemu odkłaczycie ubranie. Słuchajcie, nie mam zwierząt domowych, także nie wiem, jak to będzie przy dłuższej sierści, ale myślę, że też spokojnie nam ta rolka ogarnie. Tylko jest jedna uwaga. Potrzebujecie 2-3 takie rolki, dlatego że po prostu jak ona się już cała oblepi, no to już nie chce przyklejać następnych włosków, a pozbywanie się tych wszystkich paprochów polega na tym, że myjecie ją po prostu pod kranem i zostawiacie do wyschnięcia. Jak ona sobie wyschnie, to znowu się lepi. Dla mnie super sprawa, bo też jest ekologiczna. Nie wyrzucamy tutaj żadnych śmieci do kosza, tylko jedna rolka służy nam naprawdę bardzo długo. Ja ją mam już
dłuższy czas i jestem bardzo zadowolona z tym, że muszę sobie, cały czas zapominam, muszę sobie dokupić drugą i trzecią, ze względu na to, że jak mam jakąś dłuższą sukienkę czy spodnie, to czasami się okazuje, że ona się już przestaje kleić, zanim skończę odkłaczanie. Więc potrzebuję po prostu więcej, ale słuchajcie, 5 zł to naprawdę nie jest wygórowana cena i można spokojnie mieć sobie 2 lub 3. Kolejny gadżet, który pewnie wiele z Was zna, pewnie wiele z Was ma, szczególnie dziewczyny, które lubią zakupy w lumpeksach, to jest golarka do ubrań. Znajdziecie w internecie całą masę różnych golarek do ubrań, takie akumulatorowe, albo takie jak ja mam, czyli akumulator i jednocześnie wtyczka, także można ją podłączyć bezpośrednio do prądu. Są też takie manualne, czyli jakby taka duża golarka i sobie po prostu golicie, co też uważam, że jest fajnie, szczególnie jeżeli chodzi o takie naprawdę małe zmechacenie, takie malutkie włoski, bo ona tak dokładnie nie będzie ich dogalać, albo takie szczególnie duże, bo tutaj te otworki mają niewielką średnicę i wszystkie w zasadzie te golarki mają podobne otworki, więc generalnie przy takich bardziej wymagających, że tak powiem, pracach może się taka golarka nie do końca sprawdzać. Ja Wam osobiście polecam głównie te, które mogą pracować po podłączeniu do prądu. Miałam też takie, które były na baterie. Problem był jednak taki, że te baterie dosyć szybko się zużywały i jak już ta bateria, powiedzmy, nie wiem, miała 50% mocy, to golarka zwalniała obroty. I po prostu pracowała coraz wolniej i coraz mniej dokładnie, co mnie denerwowało, więc kupiłam sobie taką akumulatorową, której można używać po podłączeniu do gniazdka i dzięki temu super goli. Kosztuje około 50 zł, naprawdę nie ma co myślę przepłacać za taki sprzęt. Miałam też taką akumulatorową, która pracuje bez podłączenia do prądu i ten akumulator też dosyć szybko się wyczerpywał. To wiecie, no nie wiem, czapkę można było ogolić, ale już swetra nie, bo zaraz trzeba było ją znowu ładować. Pomimo tego, że teoretycznie była naładowana, ale akumulator nie był pełen i ona nie miała też pełnej mocy. Także tutaj mi się świetnie sprawdza. Ubolewam tylko nad tym, że nie mam zapasowych nożyków. A jak patrzyłam, żeby dokupić takie nożyki, to kosztowały praktycznie tyle samo, co nowa golarka. Także trochę do kitu, bo powinny być zdecydowanie tańsze, żeby można było te nożyki łatwo i szybko wymieniać. Super sprawa. Szczerze polecam i właśnie te wpinane do gniazdka. Na sam koniec coś dla wielbicielek biżuterii, a mianowicie mam tutaj 2 akcesoria, przy czym jedno polecam, a drugiego nie polecam, zaraz dowiecie się dlaczego. Jedno to jest zwykła przedłużka do łańcuszka. Z jednej strony macie to takie do zapinania karabinek, a z drugiej strony macie kawałek łańcuszka, gdzie przypinacie swój łańcuszek. Także super sprawa, można przedłużyć każdy łańcuszek. Ja mam akurat kupione na Bajdziubeka taką przedłużkę, ale znajdziecie je też na Allegro, znajdziecie je też u jubilerów, jeżeli wolicie złoto. Dla mnie super sprawa, bo łańcuszek można sobie dodatkowo zawsze przedłużyć. Mam również taką przedłużkę, która pozwala na założenie 3 łańcuszków, mają się nie plątać. Słuchajcie, nie wiem jak z tego dziewczyny korzystają, bo naprawdę mi to nie wychodzi, chyba że powinna mieć po prostu grube jakieś łańcuchy. Natomiast w wypadku takich cieńszych, to zanim ja to po prostu założę na siebie i pozapinam, to one już są tak poplątane, że niestety, ale trzeba to ściągnąć, rozplątywać, same problemy. Także ta przedłużka akurat się u mnie kompletnie nie sprawdziła. Też jest z Bajdziubeka i tam kosztują chyba po 30 zł, coś takiego. Zdecydowanie taniej dorwiecie na Allegro. Natomiast tą taką to szczerze, no, do grubszych ewentualnie łańcuszków musiałybyście przetestować. Ja natomiast te grubsze mam tak grube, że znowu nie da się ich pod to podpiąć, więc niestety u mnie się nie da tego nawet za bardzo przetestować. Także takie elementy biżuteryjne, które w niedrogich cenach możecie dorwać
i możecie sobie swoją biżuterię przedłużać. Szczególnie ma to znaczenie przy złotej biżuterii, bo jak wiecie, cena łańcuszka czasem zależy od tego, jaki jest długi, więc to uzyskanie tych 2 do 3 dodatkowych centymetrów może też zmienić cenę łańcuszka, który kupujecie. Pomogłam Wam jakoś? Piszcie mi, czy któreś z tych gadżetów Was zainteresowały. Piszcie mi, które z nich macie. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie dawajcie łapki w górę i zapraszam na mój kanał w każdy wtorek i piątek na godzinę 18. Dodatkowo w niektóre niedziele również pojawiają się filmy. Do zobaczenia niebawem. Pa!